przed nami fantastyczny dzień. Zaprosiliśmy znakomitych ekspertów, którzy powiedzą o aktualnych tematach dotyczących wychowania przedszkolnego. Będzie z nami Dorota Dziamska, autorka podstawy programowej, Anna Ressler Moskwa, psycholog, psychoterapeutka. Będzie z nami Michał Zawadka, motywator. Będą z nami wspaniali prelegenci. Cieszymy się, że tak wielu nauczycieli nam dziś zaufało i pomimo soboty, a jest to dzień wolny, nadal są w przedszkolu i chcą być z nami tutaj i rozmawiać, i inspirować się, dzielić się ze wspólną wiedzą. Powodem naszego spotkania jest publikacja raportu Przedszkolne Pryzmaty, gdzie prezentujemy opinie rodziców, nauczycieli i dyrektorów na temat tego, co jest ważne w przedszkolu. Zachwycił mnie pan Piotr Bogusz z opowieścią o badaniach inżynierów NASA. No, ja doświadczam kreatywności dzieci każdego dnia. To jest coś nieziemskiego. Zrobiliśmy to badanie, ponieważ od wielu lat obserwujemy w kolejnych różnych małych badaniach, które prowadzimy, pojawienie się pewnych tematów, problemów, wyzwań, które wskazują nauczyciele i do których też wracają, o których mówią rodzice. I postanowiliśmy zmierzyć, zrobić to w taki staranny, ilościowy sposób, na jaką skalę rzeczywiście te zjawiska występują i czy można już uważać, że one są ważne, że kształtują jakąś nową rzeczywistość, że kształtują jakieś nowe warunki dla pracy nauczycieli, dla pracy całego przedszkola. Wiemy o tym, że mózg buduje narrację, pracuje w trybie narracji. Kluczowe są tak zwane narracje rdzenne, które budują podmiotowość dziecka. Ta podmiotowość jest zbudowana wokół określonych wartości, a wartości są zaimplementowane w sumieniu, które jest w mózgu. Co dobrze czujemy się tutaj, bardzo dobre wrażenia i w ogóle bardzo fajnie odbieramy osoby, które mówią na temat właśnie pracy z dziećmi i też jako nauczyciele, jako właśnie zawodowo nauczycielki przedszkolne, tak samo odczuwamy właśnie na przykład tematykę, która jest przedstawiona dzisiaj. Bardzo było miło znaleźć się tutaj na konferencji, z jednej strony wśród takich prelegentów, których miałam tutaj okazję spotkać i prowadzić miłe rozmowy także z nimi, ale przede wszystkim dlatego, że temat tego wystąpienia dotyczył współpracy z rodzicami, więc jest to rzeczą ogromnie ważną zarówno dla nauczycieli, dla rodziców, jak i przede wszystkim dla dzieci, więc cieszę się, że mogłam ten temat poruszyć. Bardzo chciałabym, żeby Państwo z tego zapamiętali, że otwartość umysłu, patrz szeroko, refleksyjnie i zastanawiaj się, co czuje dziecko, to będzie coś wystarczającego i podstawowego, żeby zacząć właśnie proces mentalizacji. Bardzo mnie zaciekawiły statystyki, które były pokazywane. Bardzo ciekawe jest spojrzenie nauczyciela, spojrzenie rodzica, dyrektora. Ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałam. I jest to dość inspirujące. Nasza nieświadomość odwołuje się do tego, co stworzyło mnie do dnia dzisiejszego. Niesiemy przeróżne traumy, przeróżne triggery za sobą i choć z dobrymi intencjami dla dzieci, okazuje się, że w nieadekwatny sposób reagujemy. Choć mamy dobre narzędzia, to bardzo szybko zaczynamy ich używać w niekorzystny sposób. Dziecko potrzebuje, aby swoje odkrycie i tego, co się nauczyło, mogło wyrazić emocjonalnie. Czy to dziecko chce opowiadać o tym, chce porozmawiać z babcią, z tatą, z mamą, a rodzice czasami po prostu nie mają czasu. I oczywiście no, nikt nie mówi do rodziców, że ojej, jacy jesteście źli, bo nie macie dla dzieci czasu. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że rodzice ciężko pracują, czasami na dwie zmiany i trudno zorganizować ten czas. Drodzy Państwo, jestem bardzo wzruszony. To był fantastyczny dzień. Mnóstwo bardzo pozytywnej energii, mnóstwo uśmiechów, mnóstwo wzruszeń, ale przede wszystkim kawał świetnej merytoryki odnośnie wychowania dzieci w przedszkolu, tego co jest ważne dla nas, nauczycieli, dla dyrektorów naszych placówek, ale także dla rodziców. Sojusz nas wszystkich na rzecz dobra dziecka. Jesteśmy bardzo dumni, że wytrwaliście z nami cały dzień. Dziękujemy za Waszą cierpliwość. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Nowa era dla przedszkola. Kłaniamy się.